Dajcie znać, czy mnie słychać. Jestem ponownie. Nie wiem, czy mnie w ogóle był przedtem słychać. Mała awaria. Dajcie znać, bo nie wiem. Ja niestety nie widzę komentarzy, więc tutaj z tyłu jest za mną Mateusz, który obsługuje od strony technicznej. Jak widzicie, też w lustrze odbija się Krzysiek. Krzysiek, pokaż się. Krzysiek będzie obsługiwał dzisiaj kamerę. Ja nazywam się Sebastian Curyło, bardzo mi miło. Po raz kolejny widzimy się na live'ie. Dzisiaj o godzinie 17:30 tutaj w Akademii Curyło na dole w Tarnowie odbyło się szkolenie. Tu będzie szkolenie 5-dniowe. Dzisiaj pierwszy dzień, tworzyli pierwszy raz w ogóle u nas grupa na pierwszym levelu. Jest z nami jeszcze Ania, która jeździ z nami na inne spotkania. Ania jest tam, może ją pokaż jeszcze. Tam jest z nami Ania, będzie oglądała live'a. To jest moja modelka Jolanta. Wymyśliłem dzisiaj strzyżenie, które będzie bardzo mocno krótko na karku. Mam pomysł na grzywkę, która będzie też krótsza z elementem wychodzącego pejsa. Przed chwilą jeszcze wykorzystałem sobie ten moment i wyczyściłem sobie troszeczkę spód. Oczywiście jeszcze będę go czyścił na grzebieniu i na nożyczkach. Zebrałem tylko, bo te włosy, zobaczcie, były bardzo długie. Czy są już odpowiedzi, że nas słychać dobrze i widać? Tak, słychać. Pozdrawiam z Warszawy. Pozdrawiam Warszawę oczywiście. Kto nas z Warszawy pozdrawia? Okej, jeśli chodzi o sam podział, będzie to bardzo banalny podział. Będzie to wybrany półokrąg na głowie. Wybierając grzebień, tam gdzie mi się kończy element, będzie wybrany półokrąg. Czyli taki bardzo klasyczny wybrany półokrąg. Tak jak pracujecie na co dzień w salonie, nic skomplikowanego. Czy już jesteście po pracy? Dajcie znać. Pozdrawiam Cię, Monia. Monię znam jak najbardziej. Pozdrawiamy. Będzie to bardzo krótkie strzyżenie włosów. Praca samymi nożyczkami, bez użycia maszynki. Może tylko gdzieś na karku będę czyścił kontur. Ale to jeszcze nie jestem pewny. Ciężko tak mówić do was, jak mnie nie słyszę, co mówicie. Cześć Małgosiu, pozdrawiam. No i mam pomysł na grzywkę, która będzie krótsza od samej rozpoczęcia, z wydłużeniem do części tyłu. Teraz przejdę do pracy. Cały ten element, który jest u góry, gdzie te włosy są mocno rozjaśniane. Użyłem produktu z firmy Farmagan. Olejek Hydra z serii Bioactive. Który mi nawilżyły włosy. To jest ewenementem tego produktu, że nie obciąża włosa. Także polecam. Nawet do cienkich włosów. To jest taki mój topowy w ogóle produkt, którym nie ruszam się w ogóle do każdego rodzaju włosów. Także każdy ma swój tam ulubiony produkt, wy pewnie też. Napiszcie, z jakiej miast nas oglądacie, żebym wiedział. Ok, cały ten element nie będę spinał, te włosy będą tak luźno sobie rozpuszczone. Zacznę cięcie tak naprawdę od linii za linią ucha, czyli cały ten element, który jest tutaj, będzie przeze mnie odczesany do przodu. Zaś cały ten element będę ścinał diagonalnie z wydłużeniem, żeby stworzyć tutaj zbudowanie kształtu potylicy. Dajcie znać, czy teraz lepiej, bo zmieniliśmy miejsce, jeśli chodzi o miejsce szkolenia, to znaczy live'a. Czy teraz, bo ostatnio był problem tam z lampami. Dużo osób narzekało, że miga światło. Dajcie znać, jak teraz tutaj jest to widoczne czy niewidoczne. Wyczesujemy sobie pasmo centymetrowe i wyczesujemy sobie jednym ruchem odcinamy włos. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę, zadawajcie je. Ja jestem tutaj dla was. Trochę jestem przeziębiony, trochę mnie boli gardło, bo też z grupą pracowałem. Jest dosyć spora grupa. Bardzo się cieszę, bo tak naprawdę z całej Polski do nas jechały osoby i z Bydgoszczy, i z Poznania, i
no cała Polska i rejon Podkarpacia i tak dalej. Będę pracował tak, w taki sposób, że będę docinał włosy do wcześniej strzyżonego pasma. Bardzo ważne, kiedy pracujecie z krótkimi włosami, o to, żeby zadbać o wilgotność włosów. Czy mogę prosić, a nie, bo jestem ruchomy, na chwileczkę znikam, ale muszę się zaopatrzyć w wodę. To, co zrobiłem, popatrzcie, przechyliłem głowę po to, żeby mi się łatwiej pracowało. Nie pracuję w pozycji klienta, że ma w taki sposób głowę, tylko dochylam głowę do siebie, wtedy mam większy dostęp do cięcia i dzięki temu ten kształt, który teraz wycinam, będzie bardziej naprężony, co spowoduje zaokrąglenie całej formy. I kolejne pasmo. Docinam do wcześniej rozszerzonego pasma. Dajcie znać, bo pojawiła się nowa rzecz, która jest nowością, nad czym pracowaliśmy przez jakiś czas, czyli będziemy was prowadzać wirtualne oglądanie prezentacji poprzez... Słychać nas dobrze? Okulary. Jak się dokładnie to nazywa? Oculus. Oculus. Zapraszam, jeśli tylko macie ochotę na nowe doznania we fryzjerstwie. Jesteśmy pierwszą w ogóle grupą na świecie, która stworzyła coś takiego. Także tym bardziej jest to dla mnie coś niesamowitego. Dobrze. Kiedy oszczędziłem sobie te pierwsze pasma, mógłbym już tak naprawdę przejść do form wyższych, powyżej, ale nie będę tego robił. Teraz to, co sobie zrobię, odczeszę tylko włosy w taki sposób i będę pracował kontrą, czyli przeczesywał włosy w przeciwnym punkcie, zobaczcie, w taki sposób, i będę wyczesywał je, sprawdzając, czy moje cięcie jest idealne. Jak widać, jeszcze muszę delikatnie sobie zredukować. Bardzo patrzę na to, co się dzieje z naprężeniem skóry głowy. I tutaj, popatrzcie, nie mogę mocno naciskać na włosy, bo odchodzi mi włos od skóry. Na naszym Facebooku również daliśmy informację o tym, że poszukujemy modelek do ostrzyżenia, bo od czwartku nasi adepci potrzebują pani do darmowego cięcia. Jeśli tylko są tutaj panie, które nas oglądają, będę informował na naszym fanpage'u, o której godzinie będzie spotkanie i tam ustalimy z wami dokładnie termin i godzinę, kiedy macie się z nami spotkać. Jest tam wymagana dyspozycyjność, bo czasem trzeba będzie posiedzieć nawet 3 godzinki, ale obiecuję, że każdy włos, który będzie ostrzyżony przez naszych adeptów, będzie co do milimetra perfekcyjny. Czy widać, jak pracuję teraz? Dajcie mi znać. Czy oglądają nas w ogóle fryzjerzy, bo to też... Na pewno jest tu Ania, która mówi, że tak. Dzięki temu, że już sobie sprawdzam takie po tej części cięcia, mam kontrolę, że później już nie będę robił więcej błędów. OK? Tak już się prezentuję. Pani Izabela Pawłowska pyta, co znaczy z tym szkoleniem? Podejrzewam, że chodzi o VR. Czy możesz nam zadać konkretnie, o co ci chodzi, o jakie szkolenie, czy o virtual, czy o inne jakieś, bo nie wiem do końca, o jakim szkoleniu mówisz. To też jest bardzo ważne, kiedy ścinacie włosy, że ja pracuję tylko i wyłącznie na tej części palców, bo popatrzcie, moje palce już w tej części nie mają naprężeń, nie jestem w stanie, więc często tniecie dalej i tutaj już nie ma takiego samego naprężenia jak na tej części. Ja pracuję tylko do tej części, nauczyłem się, że tylko moje nożyczki pracują, tylko też nożyczki, które mam, są to 4,5, bo one są wystarczające do tego, co potrzebuję obciąć. Jeśli chodzi o przygotowanie tych włosów. Pracowaliśmy tutaj, a dokładnie Krzysiek, produktami z firmy Farmagan. Była to szampon Repaid i maska z tej samej serii, czyli do włosów, które są uwrażliwione. Dzięki temu mi się pięknie nawilżyły, nie obciążyło mi tych włosów.
I kolejny posłuch. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę, zadawajcie je. Będzie mi łatwiej tutaj odpowiadać, niż mówić samemu do siebie. Zapytałem, kto chętnie zobaczy do nas na tym live'ie i pani zapytała, może asymetrię. Więc staram się, jaka pani, powiedz mi? Pani Sylwia Orzech. Pani Sylwio, staram się pracować bardzo symetrycznie, bo asymetrię zrobi każdy fryzjer. Symetria jest trudniej. Może zrobimy jakieś dyskonekcje, które... będą bardziej kreatywne. Czy widać, że ile leci włosów? Czy widać, ile leci włosów? Bo ja nie mam pojęcia, jak na kamerze jest to widoczne. Pani Aleksandra Bryś, koloryzacja męską. Dobrze, jakie macie jeszcze pomysły? Jak widzicie, moje strzysanie grzebieniem jest cały czas w dół. Nie, też to, co jest bardzo ważne, żebyście nie starali się tym grzebieniem popychać włosy w taki sposób, tak jakby łódkować się grzebieniem. Czy są ze mną chłopaki z HMC? Oglądają? Dajcie znać. Jeśli tak, to pozdrawiam oczywiście. I czy już skończyliście, jak tam w ogóle po świętach, dajcie znać, czy żyjecie, czy tak jak na Facebooku, wszędzie sałatka. Nie widzieliście to, rentgena? Jest rentgen, widzieliście to, tego, takie zdjęcie z prześwietlenia? Sama sałatka w środku. Cześć Szymonie, pozdrawiam. Co nam za muzyczka leci, bo ja nic mi tu nie leci, więc mi jest tak... Też zapraszam do subskrypcji naszego fanpage'a. Osoby, które to uczyniły, są poinformowane o naszych promocjach, o naszych rzeczach, które się dzieją, o naszych eventach, pokazach, szkoleniach, o promocjach i o wszystkim związanych w ogóle z marką Curyło i odostałem kamerą. Okej, okay, idziemy dalej. Pozdrawiamy, Ele. Czy oglądają nas fryzjerzy? Bo, czy dzisiaj pracowaliście w ogóle? Czy przedłużyliście sobie trochę wolnego? Dajcie znać. Tak, napisz do nas w prywatnej wiadomości. Oczywiście podamy ci te terminy. Zobaczcie, jaki kształt już tutaj się ładnie zdeklarował. Szóste cięcie. Czy widać? Dajcie znać. Jak najbardziej, Monika. Wiecie, to teraz ruszamy troszeczkę jeszcze zachodniopomorskie, więc będziemy tam też na tym rejonie szkolić. Także może nam się uda, że jeszcze nawet coś zobaczyć. Wody. Pani Małgorzata Małek ogląda, jak wie. Cześć Małgosiu, pozdrawiam. Długo żeśmy się nie widzieli. Chyba z Lublina jest Małgosia, jeśli dobrze pamiętam.
Okej. Na tym etapie, jak jestem, będę sobie sprawdzał, znów robił kontrę po to, żeby wyczyścić kontur. Popatrzcie, już tutaj się zaczyna robić nam delikatny ciężar i to zbudowanie objętości na linii tyłu nam się pięknie tutaj buduje. Więc znów robię sobie tak jakby kontrę, czyli jeśli mam grzebień w taki sposób, tworzę albo kąt prosty, jak zobaczymy na to, albo literę T, bo też tak będzie wyglądało. Oczywiście pamiętam też o tych naprężeniach, które tutaj są na głowie, po to, żeby nie za bardzo odciąć tych włosów, żeby mi nie powstała dziura. Więc bardzo delikatnie, luźno trzymam palce. Tak miło Cię widzieć i słyszeć. I Pan Szeman nie wiem, prosi o zmianę kontroli. Zmieni stronę filmowania, będzie lepiej. No to chyba jak myślimy to, bo nie wiem, żeby to było w taki sposób. Dajcie znać, czy teraz lepiej widać, bo to jest to, że Krzysiek do końca nie widzi, co pokazuje, tylko ma na monitorze, więc... Dziękujemy bardzo. Kuba już poszedł do domu, może nas ogląda, może dojeżdżając gdzieś tam włączył jeszcze live'a. Pani Beata ma dostać przed... Czyli teraz to szczerzenie to korekta objętości, tak? Równam sobie, teraz sprawdzam sobie, pracowałem w taki sposób, diagonalnie. Teraz sprawdzam w przeciwną stronę, czy jest idealnie ostrzyżone równo to cięcie. Chodzi o to, żeby sprawdzić samego siebie, czy idealnie mamy. Jeśli pracowałem w diagonalu, przy kontrą sobie w przeciwną stronę sprawdzam, czy dostrzeżanie wykonałem dobrze. Wolę na tym etapie się sprawdzić. Na całym strzyżeniu. Dzięki temu wiem, że mam tylko delikatne redukcje. Oczywiście to wszystko będę jeszcze czyścił, później na grzebieniu, nożyczkami, ale to nie robię teraz na włosach mokrych. Zawsze cieniuję i czyszczę sobie na włosach tylko i wyłącznie. Można powiedzieć monotonia. Pasmo pamięci jest pod spodem, wprowadzam grzebień. Idealnie do wcześniej uszerzonego pasma odcinam sobie element. Jak widzicie, podczas cięcia tego pasma pracuje tylko i wyłącznie u mnie sam kciuk. Nożyczki opierają i porusza się tylko i wyłącznie sam kciuk. Nie robię nacięć takich ruchomych, ja już chyba nawet o taki sposób, czy nie robię nożyczkami takich żabek, bo dzięki temu unikam, że moje cięcie jest precyzyjne. Są bardzo wymagające włosy sztywne, które lubią sterczeć. Nie są to cieniutkie włosy, więc na pewno się trochę zmęczę przy tym. No ale o to też tu chodzi. Dobrze. Pamiętam o wilgotności włosa, więc znów dbam o wilgotność.
Dużo z was prosiło o Boba. Tak naprawdę potrzebujecie tą technikę, żeby wam pokazać ją? Jeśli tak, to jaki rodzaj Boba? Bo to też z tego, wiecie, co sezon to jest nowe techniki. Zresztą jak ktoś wejdzie na moje live, które robiłem w wcześniejszych czasach, to tych Bobów tam było naprawdę bardzo dużo. Myślę, że wam się to już znudziło. Pani Beata będzie musiała potrenować z kifkiem, bo faktycznie na razie żadnych. Jest to takim fajnym sposobem na to. Jest praca przy ścianie, kiedy przykładacie sobie rękę do ściany w taki sposób i ruszacie tylko i wyłącznie samym kciukiem. Dzięki temu później się uczycie, że ten ruch jest w taki sposób precyzyjny. Możecie to też zrobić później na grzebieniu, kiedy będziecie cieniować, bo ta część grzebienia i nożyczki powinny się być ze sobą spójne. Ja później będę wam to pokazywał, żeby to pokazać realnie, ale w taki sposób, że przykładacie rękę do ściany i palce mają być przyklejone w tym przypadku do mnie, do lustra. Wprowadzacie palec i pracujecie tylko i wyłącznie samym kciukiem. To jest taki fajny sposób nawet dla uczniów, żeby się nauczyli, bo to jest bardzo ważne, żeby nie robić jednak takich ruchów pełną nożyczkami. Gdybyśmy zobaczyli na włosy, które by były w taki sposób cięte, to one są takie schody. Robiąc w taki sposób nożyczkami, mamy pełny ruch przecięcia włosa. Czy tutaj jest lepsze światło niż tam na wcześniejszym live'ie? Dajcie znać, bo to też dla nas... Oczywiście was proszę o udostępnienie tego materiału. Wtedy będę wiedział, że warto robić takie live'y, że chcecie się dzielić wiedzą. Jest prośba o Boba stopniowanego. Bob to jest fryzura, która jest fryzurą, która pasuje każdej klientce. Zgadzacie się? Oczywiście, nie mówię tutaj o różnych długościach, bo przy buzi okrągłej muszą być dłuższe, przy włosach, przy twarzy szczupłej bardziej zaokrąglone. Ale zgadzacie się z tym, że Bob to jest taka fryzura nieśmiertelna? Komu byśmy jej nie zrobili, to wygląda dobrze. Ja mam przynajmniej takie odczucia. Super, pozdrawiamy Monia. Jak wiecie, wprowadziliśmy też na rynek parę akcesoriów fryzjerskich. To są nożyczki, kingsy. Są to grzebienie również marki Curyło. Widzę, że tam Mateusz pokazał jeszcze torbę. Grzebienie będą chyba za chwilę. Nie, jeszcze opaski. Tu jest jeszcze opaska. Ta opaska to nie tylko jako gadżet dodatek jako akcesoria, ale też jako na klipsy podpinania. Pani Ania Strzelec, ja bardzo chcę próbę gęstej kręcone, no i krótkie, bardzo pojechane. Pani Ania Strzelec lubi pojechane fryzury, więc ja to wiem. Może na pani Ani kiedyś zrobimy takie cięcie pojechane na live'ie. Zdecydowanie Bob jest całkiem uniwersalny, biorąc pod uwagę kształty. Parze naprawdę to sobie gadzi. Dokładnie tak. Pozdrowienia od pani ze Słonki. Pozdrawiamy. Bob zawsze na czasie. Pani Ania pyta, czy dziś będzie to pojechane. Pani Aniu dzisiaj nie, bo muszę wracać do domu. Ale umówimy się na może jakiegoś live'a innym razem i panią uszczygę. Okej, trochę przyspieszę to cięcie. Jeśli są z nami fryzjerzy, bardzo proszę udostępnijcie ten materiał, za co wam dziękuję. To też takie podziękowanie dla was, że mimo tego, że macie inne obowiązki i oglądacie, także dziękuję. Jedyne auto, co było.
A wiecie, że dzisiaj o tym rozmawiałem? To jest niesamowite, bo dzisiaj mówiłem, że jeszcze brakuje tylko aut Curio. Wiesz co, jeszcze mnie nie stać na to, żeby swoją markę wypuścić, ale jak będzie tylko możliwość, to na pewno. Pozdrawiamy. Okej, to będzie moje ostatnie pasmo wcięte tutaj z tej części. Przejdę na drugą stronę. Ania, jeśli widzisz komentarze, których nie widzi Mateusz, to proszę też możesz je zadawać, dobra? Bo może się tak zdarzyć, że coś ucieka Mateuszowi. Teraz? Nie, to jest nie do wiary. Okej, okay. Sprawdzam sobie jeszcze, popatrzcie, w jaki sposób. Przytrzymuję sobie palcem i odczesuję włosy. Wtedy nie zbieram włosów, które są tutaj bardzo krótkie na karku, tylko sobie płynnie je czyszczę. Okej, okay. I kolejne, popatrzcie, mocne wyczesanie. Przykładam palec, popatrzcie. Wtedy te włosy jestem w stanie zabrać, a nie zabierając tych, które mam tutaj bardzo krótkie. I wyczesuję sobie, sprawdzając. Patrzcie, jeszcze takie delikatne milimetry znalazłem. Więc jeszcze je mogę ładnie doczyścić. No i sam kark jeszcze. I kolejne pasmo, centymetr wyżej. Znów przytrzymuję. Czy ogląda mnie Damian Azik? Pozdrowienie. Nic się nie odzywa? Co to znaczy? Okej. Okay. Ostatnio szkoliliśmy w UK u Damiana właśnie z nowej dziedziny, jaką jest Master Group. Jest to szkolenie, które uczy, co będzie modne jakby 2 lata do przodu. Pokazaliśmy osobom, które były na szkoleniu, odcienie kolorystyczne, które będą dominowały w 2019, ale też w 2020. Jak to się wszystko dzieje, kto to wyznacza, od kogo to jest zależne i gdzie szukać inspiracji, żeby takie rzeczy wiedzieć. Fantastycznie to było, gdyby w Polsce takie szkolenie się odbyło. Jak najbardziej nie ma problemu, to mówi Ania pewnie, tak? Tylko jest problem z terminami. Powiem wam szczerze, no chciałem tak, żeby tak się działo, żeby te szkolenia się bardzo mocno sprzedawały i tak się stało. Więc no, nie mogę się doczekać, kiedy już będziemy z wami się dzielić tą nowym szkoleniem. To jest to, co był puszczony filmik z okularami. Bo to jest niesamowite przeżycie, powiem wam szczerze. Wprowadzam was w ogóle w taki świat. No parę osób dzisiaj miało możliwość tutaj się przekonać. Czy Krzysiek, możesz coś powiedzieć, Krzysiu? Zabawa przed mnie. Dokładnie. Od razu przy zabawie edukacja, czyli połączenie dwóch rzeczy. Myślę, że no, niesamowita rzecz, bo możecie ją namacalnie dotknąć, obrócić, przejść koło niej. No, co mam powiedzieć? No zapraszam. I tyle. Okej. Okay. Tą część mam ostrzyżoną, tak wygląda druga strona, ona jest jeszcze nie ruszona, będziemy ją teraz docinać. Muszę sobie oczywiście zmoczyć włosy i teraz będę prosił o pochylenie głowy w przeciwną stronę. Wrodzinam sobie linię ucho-ucho. Pani Izabella pyta, ile czasu trzeba poświęcić na tak ostrzyżenie? Ogólnie gdybym nie rozmawiał, gdybym był w salonie 45 minut. Wiadomo, włosy krótsze wymagają trochę więcej czasu niż włosy długie i to chyba się ze mną zgodzicie. Dodatkowo to, że dużo mówię, nie skupiam się też do końca na samej pracy, bo w salonie wiecie jak jest, inaczej troszeczkę pracujemy, ale ogólnie do całość tak mam przeznaczone godzinkę na klientkę, na takie cięcie. Czyli z finałem, z umyciem włosów, z pielęgnacją, ze strzyżeniem, ze stylizacją, jeśli jest taka potrzeba. To albo i to, w sensie koloryzację.
Zobaczymy, jeśli tylko będzie możliwość czasowa, bo tak jak mówię, no teraz w ostatnim czasie było tak, że w trzech miejscach w Polsce w tym samym okresie szkoliliśmy, bo i z U5, i ze strzyżeń, i z koloryzacji, więc też ludzie od nas jeżdżą i szkolą. Jeśli macie ochotę w ogóle, to możecie nas też zaprosić do swojego salonu, do swojego miasta. Jesteśmy dla was. Jeśli chcecie, zapraszamy, możecie oczywiście przyjechać do nas, do Tarnowa, zobaczyć jak tutaj nasza akademia wygląda i jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Będziemy też na live'ach z ludźmi, którzy są na szkoleniu, żebyście zobaczyli też ich pracę, co oni tutaj wykonują. Bardzo krótkie włosy, więc muszę się troszeczkę tutaj skupić. Okay. Na naszym fanpage'u jest przekierunkowanie na Messenger, więc jeśli ktoś jeszcze nie zrobił subskrypcji naszej strony, to zapraszam. Jest to dla fryzjerów, to też podkreślam. Pamiętamy o wilgotności włosów. Włosy krótkie muszą być na tyle wilgotne, żebyśmy je mogli po prostu złapać. Pani Anna Lipka, zobaczyłam ten live przypadkiem. Widziałam cię podczas zdjęcia. Pozdrawiam z Berki, zostaję panką. Dziękuję, pozdrawiamy cię oczywiście. Fajnie, że jesteś z nami. Proszę, zadawajcie pytania, jakie macie pytania, bo to jest też tak, jakby możecie wykorzystać ten czas, który ja tu jestem. Dlaczego robię tak? Dużo fryzjerów nie pracuje w diagonalu w ogóle i to jest też takie, pracujecie wertykalnie, pracujecie w horyzoncie, chociaż też mniej, ale jaki jest powód tego, że tak się dzieje, że nie pracujecie w diagonalu? Przecież tak naprawdę to jest horyzont, tylko w innej przestrzeni, tak? Dajcie znać, czemu tak w taki sposób nie pracujecie. Tutaj na przykład jak osoby, które są teraz na naszym pierwszym levelu, dużo osób powiedział, że nie pracuje w taki sposób. Głównie wertykalnie, palce prosto i się poruszają. Nie pracują w ogóle w diagonalu. Nie czujecie efektu, jaki wychodzi przez to cięcie, czy jest jakiś inny powód? Są jakieś wypowiedzi, Mateuszu, czy tylko nas oglądają i nic nie mówią? Ale głównie pochwały. Jaka dokładność i perfekcja szczerzenia, nie mogę się nadzielić, pani Barbara. Pozdrawiamy cię, Basiu. Czekam na jakieś pytania z waszej strony. Są fryzjerzy z nami? Dajcie znać, czy są fryzjerzy. Jeśli tak, to napiszcie z jakich miast. Gdzie może byście chcieli, żebyśmy do was przyjechali? Albo może zorganizowali szkolenie wspólne, jeszcze zobaczyć. Pani Katarzyna Pakusz, pozdrawiam z Anglii. Pozdrawiamy. A skąd dokładnie z Anglii? Jest informacja? Nie. Okej. Okay. Marne praktyki i przygotowania. To jest tak naprawdę, popatrzcie, wytłumaczę w jaki sposób. Popatrzcie, kiedy ja wprowadzam grzebień, ja odczeszę to, co teraz nie robiłem. Zobaczcie mój podział na głowie, ja go odczeszę w taki sposób, jak wy robicie też w salonie. Czy odczesujecie na siłę niepotrzebnie te włosy. Zobaczcie. I wprowadzam grzebień idealnie prosto do linii podziału i wyczesuję go tylko w taki sposób, że kiedy dotykam grzebień włosy w tej części, zobaczcie, ja nie wprowadzam tego grzebienia poniżej, tylko kiedy już tylko mi dotyka tutaj, już uzyskuję kąt wyczesania.
Wy często robicie tak, że na siłę chcecie wyczesać te włosy. I tu jest właśnie dużym powodem tego, że może wam też nie wychodzić. Oczywiście nie chcę tu oceniać, bo nie widzę waszej pracy, ale to jest najczęściej problem, kiedy ja pracuję z adeptami na szkoleniu. Czyli zobaczcie, ja tylko wprowadzam grzebień, pach, te włosy mi się automatycznie już podnoszą. Jeszcze jedna rzecz, ja ich nie, tym grzebieniem nie robię coś takiego. Tylko wprowadzam grzebień, pach, wyczesuję i odcinam. Pozdrawiam Manchester. Tam jeszcze nie szkoliłem. Maria Rutka, kręciołka. Od niedawna tak właśnie pracuję, zwłaszcza przy włosach kręconych. Super. Pozdrawiam cię, Maria. Bardzo zdolna. Jestem fryzjerką, ale na początku swojej przygody. Izabela, Izabela. Mało szkoleniowców uczy tego typu czystej pracy. Wiecie co, trochę się już zmienia. Teraz też dużo powstało jakby w Polsce grup fryzjerskich. Trochę się już to zmienia, więc mam nadzieję, że ta specyfikacja pracy się zmieni. No, często jest tak, że pracują, no, żeby wyjść o godzinie 16 na szkoleniu. My mamy 5-dniowe szkolenie, ale ostatni dzień pracujemy, dzisiaj im powiedziałem, że do godziny 13, czyli pierwszej w nocy. Ale tylko powodem tego jest, że od razu stąd lecę do Warszawy. Będę tam szkolił, więc to jest jedyny powód. Racja, nikt mi nie zwracał uwagi co do wyczesywania pasów. Dokładnie. Popatrzcie teraz, dzięki temu, że ja mam tak wyczesane włosy, ja nie mam bałaganu na włosach, dodatkowo pilnuję swojej pozycji ciała. Czy mam czyste buty, żeby pokazać? Nie do końca. Lewy jest brudny, nie pokazuję butów. Chodzi o to też, że kiedy ja pracuję, moje ciało nie jest jakieś wygięte, nie robię dziwnych pozycji, tylko mojej klientki, modelki, pani, która jest na fotelu, to jej głową steruję. I to taka prośba do was, fryzjerzy, że to wy na co dzień pracujecie 8-9 godzin. Dzisiaj rozmawiałem z ludźmi i powiedzieli, że najmniej pracują 9 godzin. Możesz pokazać mnie? 9 godzin, więc nie pracujecie 6-5, więc jeśli macie dziwną pozycję ciała, wynoszenie barków powyżej, łokciów powyżej barków, to ja się dziwię, że po całym dniu wychodzicie na czworaka. Okay? Nasza klientka wytrzyma podczas pracy z nami 30 minut w pozycji, bo będzie chciała mieć też pięknie zrobione włosy. Dwa, my będziemy mieć przez to dokładniejsi, przez to, że będziemy myśleć o tym, że nas bolą plecy, tylko o tym, że mamy zrobić piękne, perfekcyjne cięcie. Pani Florek pyta, czy będziesz zmieniał cięcie po wysuszeniu? Raczej nie. Specjalnie wykonuję to szerzenie kompaktowe. Są to włosy bardzo, bardzo sztywne. Naprawdę. Niestety nie możecie ich dotknąć. Już niedługo może namacalnie zrobimy, że będziecie czuć jeszcze grubość włosa na naszych nowych szkoleniach z wirtualnych. Pozdrowienia. Znowu są Bydgoszcz. Pozdrawiam. Kto nas pozdrawia w ogóle? Marlina Kuba z Eta. Pozdrawiam. Czekam na wasze pytania. Jakie macie pytania? Bo to wiecie co, skorzystajcie z tego czasu, że ja tu jestem, że przygotowałem też krótkie cięcie, które wymaga naprawdę precyzji. Nie są to łatwe włosy, bo nie będę ukrywał, że to są włosy, które na pewno się przy nich spocę, kiedy będę je czyścił jeszcze po wysuszeniu. Popatrzcie, ja mam też taki schemat, że kiedy wybieram podziały, popatrzcie, przechodzę do tej części, a kiedy ścinam, wracam do pozycji znów na wprost pasma. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy udostępnili ten post. To też na naszym Facebooku pojawia się coś, co nazywa was liderów. Taki status, dostajecie gwiazdki. I spośród osób, które skomentują nas, są aktywne, też będziemy ich wynagradzać, bo
Myślę, że to jest taka fajna rzecz, że podziękować. Czy ja mogę, Mateusz, powiedzieć w ogóle o tym, co wymyśliliśmy nowego? Odnośnie tych szkoleń za śmieszne pieniądze? Tak, możemy. Co, mam taki pomysł na to, że nie każdego stać na to, żeby przyjechać do nas na szkolenie pięciodniowe, które kosztuje 4000 zł. Więc będzie taka, mogę to nazwać jak? Będzie taka loteria, gdzie będziecie mogli takie szkolenie sobie wykupić za kwotę 49 zł, warte 4000 zł. Więc obserwujcie nasz fanpage. Kto by nie chciał przyjechać do nas na szkolenie za 49 zł? No właśnie. Więc każdy fryzjer, który będzie miał ochotę skorzystać z takiego ostrzyżenia, szkolenia za takie pieniądze, będzie taka możliwość. Ja wiem, jak ja byłem początkującym fryzjerem i nie było mnie stać na takie szkolenia w ogóle wyjazdowe. Pół wypłaty, jak szło na szkolenie, to bolało bardzo. Dlatego pamiętam szkolenia, bardziej imprezy były takie, no nie wiem, jakieś w takich czasach żyłem, że bardziej się nastawiali na picie niż na edukację. A że byłem w wieku takim, że musiałem trochę się resetować, no to też jakby szedłem tą ścieżką, ale to nie o to chodzi. To tak naprawdę tutaj podczas 5 dni, które z ludźmi pracujemy, to jest bardzo dużo pracy i poświęcenia osób, które przyjeżdżają do nas na szkolenia. Pani Beata Mazur pyta, czy będą jakieś wyniki co do szkolenia z komentarzy? Chodzi o wywiad w jakim fryzjerze? Tak, tak, jeśli chodzi o... Tylko tak, jak jeśli chodzi o to, co był wywiad z Wową, z Signatition, dajcie znać, czy o tym mowa, bo my naprawdę dużo robimy różnych live'ów, różnych akcji dla was na naszym fanpage'u. Tak samo jesteśmy na Instagramie, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, co się dzieje u nas. Też jesteśmy, mamy profil na Instagramie, więc zapraszam też do obserwowania na... też na Instagramie, ale jeśli mówisz o tym, to czekam na odpowiedź, bo nie wiem dokładnie, o czym jest mowa, więc nie chciałbym się wypowiadać na jakiś temat, który... To jest mowa na temat fryzjerstwa. Aha, czyli to fryzjerstwo zaplecza, tak? Jeśli się nie mylę. Jeszcze teraz pytanie odnośnie tego, co się mówisz, odnośnie cięcia kompaktowe, możesz rozwinąć? Tak, czyli nie ma formy efilacji, jest odcięte po prostu prosto, nie jest żadna forma zmiękczenia, tylko odcięte idealnie do kształtu, który chciałem stworzyć. Bardzo dużo osób chce takie szkolenia. Jakie? 140. Znaczy, kochani, to nie jest tak, że wszyscy będą na tym szkoleniu mogli być. Jest to szkolenie, które będziecie jakby brali udział w loterii. Ktoś po prostu z was dostanie takie szkolenie warte 49 zł. Nie każdy je może dostać, bo jest to po prostu niemożliwe, ale będzie możliwość, że ktoś po prostu może stracić te 49 zł, ale druga osoba może zyskać szkolenie warte 49 zł. Palce, moje wyczesanie włosów jest tu bardzo ważne. Ja nie patrzę tutaj na to, co się dzieje tutaj. Oczywiście kształt tutaj podążam takim troszeczkę pookręgiem, ale wyczesanie włosów idzie, popatrzcie, jeśli popatrzymy na podział na głowie, idealnie do tego pasma, tak jak idzie element. Pani Beata Mazur napisała, jakie masz dobre serce, naprawdę bije od ciebie taka empatia. Dobro, że z pewnością nie tylko sultan równia wśród fryzjerów, ale właśnie ta bezinteresowna pomocna dłoń dla każdego fryzjera. Tak, dokładnie o wywiad. Tak, wiecie co, tak, tam będzie, tylko tam musicie dać komentarz nie na naszym profilu, tylko pod na YouTubie u Wowy, bo spośród tamtych osób, które tam, tak, tam w ogóle rozdałem to szkolenie za darmo. Ja też często powtarzam, że nie zawsze miałem kolorowo i może komuś w ten sposób otworzę tę drogę, jakby patrzenie na inne fryzjerstwo. Jeśli tylko mi się uda, że tak się stanie, to będę bardzo dumny z tego, że komuś pomogłem. Kiedyś powie, że może dzięki mnie zmienił spostrzeżenie na fryzjerstwo i na to, co,
go otacza. No różnie bywa w życiu, wiecie, nie każdego stać na to, żeby od razu jeździć po drogich szkoleniach. My też ceny jakby nie zmieniamy, więc wręcz w nowym roku żeśmy podnieśli ją o 500 zł. Naprawdę mamy bardzo dużo osób na szkoleniach i rozdzielamy się, więc powstają nowe miejsca. Nowi ludzie też dołączają do brygady Curyło i to nie tylko fryzjerzy, którzy pracują w marce Curyło, ale też ludzie z zewnątrz, więc jeśli tylko jesteś na tyle ambitny i masz trochę wiedzy, to zapraszam. Chcesz szkolić? Nie ma problemu, zapraszam. Strumień pozdrawia, bo już niedawno widziany na rynku. A gdzie jest strumień? To jest chyba na Śląsku, tak? To chyba jest gdzieś na jeśli się nie mylę. Okej, okay, teraz łączę. Okej, okay. Czyli bardziej gdzieś tam rejony. Gdzie to chyba szkoliliśmy w Pawłowicach, jeśli się nie mylę. Czy to jest w tych rejonach? To tak, no to dobrze mówię. No. Tak, my też tam szkoliliśmy dla Change Institute. Teraz ruszamy z nimi też właśnie w zachodniopomorskie, w lubelskim też będziemy szkolić, o czym będziemy informować. Teraz ciekawa uwaga. Jestem stanowa, szkoda, że tak mało o twoich szkoleniach słychać. A widzisz. Ale to wiecie co, ja też, my nie robimy tego gdzieś jakoś, nie wiem, w gazetach czy w radiu. Bardziej to jest na zasadzie Facebooka, więc okay. Jeszcze teraz sobie sprawdzę kontrą, czyli będę przechodził powyżej pasmu na drugą stronę. Pani nie rusza głową. Mhm. Ja już wiem, że trochę może niewygodnie w tej pozycji. I zobaczcie, jaki kształt mi wychodzi. Wychodzi taki półokrąg. Okay, idziemy dalej. A jeszcze wcześniej pojawiło się pytanie, czy wykonywałeś koloryzację? Nie, koloryzacja jest... Jaki czas temu koloryzacja była wykonywana? Dwa miesiące temu był kolor wykonywany. Wiecie co, nie mieliśmy czasu naprawdę, żeby tu robić kolor. Myślałem o tym, ale tak jak mówię, skończyliśmy szkolenie z grupą. Myślę, że jak wszystko żeśmy zaczęli składać, to godzina 18, więc mieliśmy mało czasu. Był plan w ogóle, że sobie wyjdę na obiad, ale niestety nie było na to czasu. Więc nie, kolor jest jeszcze kolorem, który był dwa miesiące temu wykonany. Więc tutaj akurat nie ingerowałem jakby w koloryzację. Ok, to co teraz będę robił, przeczeszę sobie włosy do części diagonalnej i będę się sprawdzał w drugą stronę, tak jak z tamtej strony. Czyli odczesuję tutaj włosy do boku. Zobaczcie. Idealnie do środka. Wyczesuję teraz te włosy. Ładnie, żeby tu nie przeszkadzały. I zaczynam znów, przykładając grzebień, w ten sam sposób, wyczesując do góry. Przy okazji sprawdzam sobie, zobaczcie, moje szczerzenie. I to jeśli mam jeszcze jakieś, widzę jakieś błędy, to jak najbardziej od razu tutaj poprawiam. Pamiętam o tym, co robiłem z drugiej strony, czyli nie napinam zbyt mocno tych włosów. To jeszcze zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, jak odchodzą włosy od skóry. Jeśli tylko nas zaprosisz, pakujemy się, lecimy. Będziemy w najbliższym czasie szkolenie na Śląsku? Na Śląsk trochę teraz stopujemy. No, przez rok czasu żeśmy praktycznie tam na Śląsku szkolili, więc teraz jakby troszkę ten Śląsk będzie zaniedbany. Ale macie niedaleko tutaj do nas, bo tak naprawdę jesteśmy blisko Krakowa, więc... Czyli popatrzcie, sprawdzam się, szerzenie, które wykonałem, pobieram połowę pasma, patrzcie jak od razu automatycznie kształt się pięknie nam tu czyści. Czy to widać? Ale to ty mi odpowiadasz, czy to jest odpowiedź ludzi, bo... Znaczy moja.
Widzicie, nic się nie odzywacie. I, tak? No bo wiecie, ja tak naprawdę nie widzę, jak to jest. Jak kosztuje indywidualne szkolenie? Indywidualne szkolenie. Proszę napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany lub Anna, nie wiem kto to. Pani Izabelo, indywidualne to jest dla twojego salonu, czy dla tylko i wyłącznie dla ciebie? Bo to też zmienia postać rzeczy. Widać dobrze. Jak widzicie, nie ścinam tylko milimetrów, tylko lecą długości włosów. Kto był z nami ostatnio w Poznaniu? Dajcie znać. Mhm. A ktoś więcej? Pani już jest nieważna. Pani jest wszędzie. Sama, tak? Nie, salon. Salonu. Więc co, proszę napisz do nas wiadomości prywatnej. Napisz jeszcze, proszę cię, ile tylko by było osób i gdzie dokładnie. Wtedy byśmy ci podali, jak to wygląda, jeśli chodzi o przyjazd mojej osoby lub kogoś ode mnie. Ostatnio też szkoliliśmy w Łodzi, w Poznaniu i kiedy jeszcze byliśmy w UK. Czyli wszystkie weekendy, jak widzicie, pracujemy. W ten weekend po zakończeniu, w sobotę o godzinie 1, chyba o 2:30 w nocy mam lot do Warszawy i szkole w Warszawie. Także nie wiem, czy ktoś jeszcze może dołączyć. To trzeba się odezwać do firmy farmagan.pl. Tam skontaktujcie się. Przez Facebooka lub zadzwońcie, jeśli ktoś ma ochotę być na takim spotkaniu ze mną. A już w poniedziałek jesteśmy w Krakowie. A w Krakowie nie będziemy szkolić. W Krakowie będę oglądał moje żony piękne prace na Fashion Night. Moja żona teraz się modli. Tak? Jest Ania moja? Znaczy na razie niestety nie. Okej. Okay. Jeśli mnie ogląda moja żona i Kubuś, to bardzo, bardzo ich ściskam. Okej. Okay. Mam już drugą stronę również rozszerzoną. Przesuwam sobie tylko i wyłącznie jeszcze o dalszy element, żeby sprawdzić kolejne elementy z tej części. I to będzie tyle, jeśli chodzi o włosy na części tyłu. Muszę tak jeszcze dać głowę. Okej, okay, dobra. Mam rozszerzony cały ten element. Zobaczcie, piękne, cały zbudowanej objętości. Daj Krzysiu troszeczkę chyba dalej, bo lepiej będzie widoczny, ale niżej, znaczy. Okej, okay. Jeśli chodzi o elementy boku, przejdę teraz do części, która jest z lewej strony. Zobaczcie tutaj. Mam takiego pejsa, którego chyba wykorzystam, powiem szczerze, bo tutaj już jest dosyć długi. I teraz będę zmieniał troszeczkę kształt. Co będę robił? Patrzcie, muszę sobie wzmocnić na pewno te włosy, które są tutaj. Oczywiście zadbam o to, żeby one, kiedy będą teraz sobie czekały, były również czysto, ładnie wyczesane. I odczesuję te włosy, które są z boku do tyłu. Więc to staram się mężczyzn trochę nie robić tak, zmieniać jakby też formy, tak? Bo czym dla ciebie jest też męska koloryzacja? My najczęściej, jeśli robimy taką koloryzację, to jest retusz siwych włosów. To jest jedyny taki zabieg, no plus jakieś, nie wiem, rozjaśnianie włosów. To jest jedyne rzeczy, które jakby w salonie robimy u mężczyzn. Co teraz robimy? Patrzcie, poniosłem sobie włosy do góry i element, który mam najdłuższy z tej części, będzie wyznacznikiem wyczesywania włosów. OK. I kolejny element, znów popatrzcie. To jest podział na głowie i znów podnosimy głowę i wyczesujemy. Wnosimy te włosy na wysokość 180 stopni. I kolejny element.
i łączę go z grzywką, którą zaraz wam pokażę. I kolejny element, popatrzcie, wyczesuję włosy znów do przodu. Włosy, które są tutaj, wyczesuję, żeby mi nie przeszkadzały. Widać to? I wyczesuję włosy do góry. I znów podnoszę, wyrównuję głowę. I docinam do kształtu, który jest tutaj. I kolejny element. I znów pochylam sobie głowę do boku. I włosy, które są tutaj, wyczesuję do góry. Dajcie znać, czy widać dobrze. Czy dołączyły nowe osoby do nas? I kolejny element, paczka. I oczesujemy go do góry. Ok, ze względu na to, że nie chcę, żeby też tutaj na tej części ucha robiła się taka duża objętość, ten element najdłuższy będzie przeze mnie ścięty. W jaki sposób? Ja wam pokażę. Wyczeszę włosy teraz do przodu. Pobieram sobie włosy, pasmo. Rozdzielę sobie linię ucho, ucho. Pobieram sobie pasmo, które jest tutaj z wcześniej tutaj oszerzonego. Zobaczcie, tutaj mam wyznacznik. Wyczeszę włosy na palec i obetnę na tą samą długość do linii nosa. Ważne, żeby ostatni ruch strzesania był w dół. Ok. Teraz wyczeszę sobie te włosy w dół. Oczywiście to wszystko będę jeszcze czyścił i delikatnie sobie równam. Ok. Tak czy tak, mam dłuższe włosy, parę elementów, które będą mi nachodziły na ten element. Tak. To samo zrobimy z drugiej strony. Ok. Bardzo się proszę, pochyl głowę w tą część. Tu już widać, że te włosy wyschły. Zobaczcie kształt. Oczywiście musimy odczesać te włosy, bo ich jest dużo bardzo. Odczesujemy, one już wyschły. Klapnąłem. Przepraszam. Sprawdzam, czy żyjesz. Kto to nas tam atakuje? Do domu. Do domu? Fajnie. Twoje? Przepraszam, trochę mnie gardło boli, więc... Czy są jakieś pytania? No to jak to? Czekam na wasze pytania. Powiedzcie mi, jaki kształt w ogóle, jakim kształtem pracowałem, pracując diagonalem? Jaki uzyskałem kształt? Kto będzie wiedział? Jak pracowałem pasmem do wcześniej ostrzyżonego, to jaki to jest kształt? Dajcie znać. Nie pytam tutaj Ani. Przepraszam, chodźcie, napiję się trochę wody. A wy w międzyczasie proszę odpiszcie, jaki kształt przy tym cięciu, który tworzyłem. Kto z was wie? Czy nasza filozofia jest oparta właśnie na trzech kształtach. Jest to trójkąt, kwadrat i koło. Kto jeszcze da inną odpowiedź? Pamiętaj, Małgosiu, że strzesywałem grzebieniem w dół. Nie wyczesywałem pasm do góry, tylko pasmo strzesywałem w dół. Czy nadal się zgadzasz, że to jest koło? Pani Gosia też koło, pani Elka też koło. Okej, kto jeszcze mówi, że koło? Kto dostanie tam jedynkę? Okej, to samo robimy z drugiej strony. Zobaczcie, odczesuję włosy do przodu, pobieram sobie pasmo. Oj, to już ktoś dopiero dzielił. Okej. Okay. No więcej wyboru nie mieliśmy, ale brawo. Okej, okay, popatrzcie, tutaj mamy...
Kwadrat wygrał. Także... O, koło! Pamiętajcie, że pracowałem taką numerologią do wcześniej rozszerzonego pasma, czyli było nadbudowanie objętości. Kto jest z osób, które były u nas na szkoleniu? Niech napiszą albo dadzą znać. Zobaczcie, ten element grzywki też będzie tutaj przeze mnie zaraz ścięty. Zobaczcie, mam tutaj krótką grzywkę, którą sobie też wcześniej przygotowałem. Ania Strzelec. Pani Ania Strzelec, dobra. Kto jeszcze oprócz pani Ani Strzelec? Małgosia na pewno, bo tam... Dorota Cięciwa pisze, że ja. Gosia Agata. No to dziewczyny już kształty powinny być śmigane. Dobrze, zobaczcie teraz, co zrobię z grzywką. Będę element grzywki, który to jest, łączył z elementem, który jest na włosach z boku. Karolina Pączek, była na szkoleniu. Pozdrawiam cię, Karolcia. Okej. Okay. I ten element, zobaczcie, zostawiam sobie tutaj luźno. Została nam... Krzysiu, pokaż, bo to nie widać. Powstała nam krótka, element krótkiej grzywki. I teraz to samo zrobię, co z drugiej strony. Wytnę włosy nad uchem, żeby pozbyć się tej objętości. I również ten kształt, który będę wybierał, będzie cięty do wydłużenia... Przepraszam. Pobierając pasmo pamięci z pospodu. Co tam dalej, komentarze idą z kształtami? Karolina napisała, nawet strzygłam tą panią na szkole, bo pozdrawiam. Tak jest. Karolcia, może się wypowiesz na temat tych włosów? Oj, 7 godzin. Jakub Małysiak napisał, no dobra, to ja też. O, ale jedna sprytna odpowiedź, trafę. Okej. Dobra. Jeśli chodzi o wyczyszczenie, tak samo ten element będziemy robić na sucho. Bardzo ważne, zobaczcie. Znów w tej części tutaj pojawiły mi się włosy. Okej. Jeśli chodzi o sam element grzywki, będziemy pracować troszeczkę w inny sposób, bo tutaj będę chciał wybrać połowę włosów od krótszej grzywki, zaś drugą w przeciwną stronę. Czyli zobaczcie, to sobie ładnie odczesuję. Pani Beata Mazur pyta, czy grzywka strzyżona do tych włosów, które były strzyżone pod kątem 180 stopni? Dokładnie tak. Ta sama długość, która jest tutaj, była przeniesiona na grzywkę. To będzie krótszy element, który będzie opadał na te włosy. Zobaczmy. Pokaż, Krzysiu, bardziej tak, o, właśnie z takiego. Mało wymagające, dobrze. Okej, okay, mam pomysł, tak jak wam opowiadałem, że tutaj chciałbym, żeby opadał jakiś element włosów dłuższych i też tak w takim zarysie tą fryzurę będę tworzył. Zaś jeśli chodzi o linię górnych włosów, ten element, który jest tutaj, będzie przeze mnie tylko i wyłącznie delikatnie zredukowany. Chciałbym, żeby te włosy, które opadają, powstała dyskonekcja na tych włosach, więc ten element będzie praktycznie odświeżany, zaś te włosy będą szerzone w takim kącie. Zaś drugie z drugim. Okej. Okay. Pobieramy sobie pasmo, oczesujemy włosy do tyłu. Więc w pewnym momencie te włosy tutaj w porównaniu z tym będą dłuższe niż te, które się zaczynają od grzywki. Przechodzę sobie na tą część. Pobieram sobie pasmo włosów. Zobaczcie, którą mam najdłuższą długość włosa. To jest widoczne. Widać to? I to będzie jakby mój wyznacznik zachowania długości.
Tak, żeby praktycznie nie został przeze mnie w ogóle skrócony. Okej. Okay. Będę pracował tutaj numerologią również kwadratu, czyli do wcześniej rozszerzonego pasma. Więc zobaczcie, będzie bardzo krótka grzywka w pewnym momencie. I znów. W ten sam sposób pobieram pasmo z wcześniej rozszerzonych włosów. Tak, prezesie, mówią, że widać, że każde cięcie nożyczek jest widoczne na tych włosach. Tak, nożyczki są naprawdę bardzo ostre. Zresztą są osoby, które już z nimi pracują i w UK, i w Polsce, więc one najlepiej, te osoby mogą się wypowiedzieć na temat nożyczek, bo wiecie, kto sprzedaje jakąś rzecz, to będzie mówił, że to jest najlepsze. Ja zawsze mówię, że warto spytać osób, które już tutaj, tak jak jej szkolenia. Mówię, jeździcie na szkolenia po całej Polsce i wybierzcie szkołę, którą naprawdę się do was przykłada. A dla leworęcznych takie będą? No to pytanie odpowiemy pani kiedy indziej. Ogólnie czekamy dla leworęcznych, a to nie jest 3 minuty, więc będą. Pani nasza pańska ciekawą teorię ma. Ja jestem za tym, żeby obcinać włosy z wyczuciem, a nie pod przepis. No wiesz co, tylko ja mam trochę inną zasadę. Ja przepraszam, że tutaj każdy oczywiście, ja tu nie neguję twojej. Ważne, żeby powtórzyć tą fryzurę, kiedy klientka do nas wróci po raz drugi, gdy będzie chciała to samo. Ja jestem w stanie to zrobić poprzez formy, kształty i techniki, które uczę. Oczywiście, ja znam bardzo dużo fryzjerów, którzy nie pracują przez kształt, nie pracują formy, robią bardzo piękne techniki, ale często też jakby mieli powtórzyć tą samą fryzurę drugi raz, mają problem. I tylko tego uczę, żeby umieć wrócić do tej formy, kiedy nawróci klientka, nie wiem, po roku, po pół, żeby powtórzyć tą samą fryzurę. To są punkty na głowie, jest to specjalna filozofia, którą żeśmy stworząc, jeżdżąc po całym świecie, ucząc się od najlepszych, przez nasze przemyślenia, nasze teorie stworzyli. Więc ja nie neguję twojej pracy w żaden sposób, aczkolwiek mówię, że jeśli miałabyś jeszcze od nas szczegółowo podane te wszystkie detale, myślę, że wtedy byłoby jeszcze lepiej. Pani Beata napisała, z wyczuciem to są techniki tak zwane niepowtarzalne. No ja też tak bym mógł powiedzieć, że właśnie ciężko będzie powtórzyć fryzurę, którą zrobiliśmy na wyczucie, tak? Tutaj jest oparte to wszystko na jakiejś zasadzie, na jakichś kształtach, na jakiejś filozofii, więc... Ale aczkolwiek mówię, no jest dużo znam fryzjerów, z którymi nawet pracowałem, którzy pracują sobie, tak jak ty mówisz, na wyczucie i bardzo pięknie pracują, bo tutaj im nikt nie może zarzucić, że nie. Aczkolwiek... Ciężko było z mojej strony widzieć u nich drugi raz taką samą fryzurę. Mówię o takiej formie identycznego kształtu. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, tutaj pracowałem w tą stronę, zaś teraz z tymi włosami będę pracował w przeciwną stronę. Moczymy włosy. Użyję tutaj olejków Hydra. Okay. I zacznę szerzenie od tyłu włosów. Czyli będzie kontra tego, co było w przeciwną stronę. I tutaj również będę pracował kształtem kwadratu, ale ze skrótem długości. Tak, żeby ten element, który jest najdłuższy, został i opadał mi na tą grzywkę, która jest krótsza. Tutaj będę pracował w taki sposób, że maksymalnie pochylę głowę w dół, wybiorę sobie wszystkie włosy do przodu. Dzięki temu, że będę miał pochyloną głowę w dół, będzie mi łatwiej nie ściąć nic z długości z najdłuższego punktu, jaki mam. Zobaczcie, to jest najdłuższy punkt, jaki mam. Będę mógł bardzo skrócić włosy na części z tyłu. Zachowuję oczywiście kąt prosty wyczesania do 180.
cały czas pochylamy głowę w dół, klientce. Zazwyczaj wasze klientki są ciekawe, co tutaj się robi. I wraz z waszym strzyżeniem podążają do góry. Dlatego właśnie my uczymy filozofii, która jest oparta naprawdę na punktach na głowie. I osoby, które były u nas na szkoleniu, nagle otwierają oczy, że kurde, jestem w stanie powtórzyć strzyżenie identyczne. Fajne pytanie, fajna odpowiedź. Dziękuję ci bardzo. Kto to powiedział? Pani Gosia Agata. Więc tutaj widzicie, jest jeszcze cięcie, które było kiedyś takie bardzo chyba krótko wycięte na tym elemencie trójkąta. Bardzo cię proszę jeszcze, żebyś miała głowę w dół. O, super. Od razu się zmienił kąt. Pracuję czysto. Włosy, które mi nie są potrzebne, odczesuję. Do boku. Biorę kolejne pasmo. Tutaj jest jeszcze ta dyskonekcja, którą miałeś kiedyś wykonaną. Więc tutaj te włosy tylko w niektórych miejscach będą skracane mocniej. I kolejny element. Znowu odczesuję, żeby pracować czysto. Ok. To będą ostatnie pasma, które będę czyścił. Dzięki temu, popatrzcie, że ja będę nawet ścinał kąt prosty, tutaj linia cięcia, żeby była, to kiedy podniesie moja modelka głowę do góry, popatrzcie, co się zmienia. Wydłużam automatycznie włosy, a przez to ja, przez to, że jest klientka, ma pochyloną głowę, automatycznie ten kształt, popatrzcie, ja się nie męczę, bo mam idealnie. To, że klientka chwilę potrzyma tak głowę, w tym przypadku troszkę dłużej, no bo wszystko wam opowiadam krok po kroku, powoduje, że ja nie mam obciążeń kręgosłupa. Jestem cały czas wyprostowany. Pokaż moją pozycję ciała, Krzyś. Jestem cały czas wyprostowany, nie jestem zgarbiony, nie mam dziwnie wypiętej pupy, co często fryzjerki i fryzjerzy robią. I mnie po 8 godzinach, jeśli pracuję tyle, nie boli kręgosłup. To jest też bardzo ważne, żeby dbać o to, bo nie wiadomo, jak będzie z naszymi emeryturami. Wiecie, ZUS chyba nie będzie taki skory płacić, więc będziemy musieli trochę dłużej pracować. Ok, teraz do suszenia włosów użyję dwóch produktów. Pierwszym będzie pianka. Nie, to jest akurat, przepraszam, pomyliłem, to są podobne opakowanie do modelowania z serii Bioactive. Oczywiście z firmy Farmagan. Nakładam nie na rękę, bo po co mam sobie brudzić ręce i tracić czas na mycie rąk, tylko nakładam na szczotkę i rozprowadzam oczywiście równomiernie na włosy. Okej, już widzę, że wprowadziłem, muszę dołożyć jeszcze. W ogóle jak nawet strzyżecie włosy, które są bardzo cieniutkie i wam uciekają spod rąk, warto sobie nałożyć nawet taką jedną porcję pianki na włosy. Wtedy automatycznie raz, że będzie wam trzymało dłużej wilgotność włosa, bo na tym to też polega, to dodatkowo będą wam włosy się bardziej kleiły i będą bardziej posłuszne. Oczywiście nie mówię, żeby też nie przesadzić z produktem. Przecież produkty z Farmagana nie obciążają włosów, ale widziałem czasem nadmiary przesadzenia z produktami, więc wolę poinformować o tym, bo później nie powiecie, że u mnie było dużo. Każda firma się jakby swoimi waży zasadami. Ja mogę się wypowiedzieć na temat marki Farmagan, gdzie oczywiście zalecam do współpracy z marką. Jeśli macie ochotę, dajcie znać, odezwijcie się. Podam namiary, co dalej, jak dalej. Ok, będę teraz suszył włosy. Czy powstały nam dyskonekcje na włosach. Zobaczcie, jaki element tutaj dłuższych włosów. To oczywiście wszystko jeszcze będę korygował na włosach wysuszonych.
No i co, popracuję teraz nad wysuszeniem włosa. Element, który mam dłuższy, jak najbardziej mi się podoba. Jeszcze go będę oczywiście na włosach suchych delikatnie redukował. Jest to modelka, która lubi awangardowe formy, więc też mogłem sobie pozwolić na to. Co jest bardzo ważne, kiedy będę teraz suszył włosy, będę ściągał nakładkę ze suszarki i będę pracował na pochyleniu głowy, pracując tak, że tylko będę rozmuchiwał. Bardzo was proszę, kiedy suszycie, pracujecie ze suszarką, nie róbcie takich różnych trików. Suszcie w jednym miejscu i przechodźcie, pracujcie jak zegar. Zaczynamy suszyć od samego dołu. Proszę. Jest za ciepłe? Rumień? Jest okej? Okej. Jeśli będzie za ciepło, to powiedz. Same elementy, które jest na dole, będę suszył tylko i wyłącznie na grzebieniu. Resztę zaś będę używał szczotki. Tak i nie, bo trochę będziesz mi jakby wiesz. Chyba, że będziesz mówił głośno, o to jak najbardziej. Witam, zobaczyłam ten live. Jeszcze raz nie obrażałem się tego, co się stało. Nie wiem, co kolana. Prawidłową dopadą, pokazanie wiedzy w kolejnym. Bardzo się wiem, jak poza zaszkolenie, ale tak to wykonane do sędziego. Bardzo dziękuję. To jest fryzjer? Fryzjerka? Stylistka? Okej. Bardzo miło, dziękuję ci bardzo. A to jest osoba z Polski? Nie, bo teraz Facebook też tłumaczy, więc... A przynajmniej mi się zdarzyło, że... Super. Już troszkę widać kształt, który stworzyłem. Zobaczcie. Tu możesz podejść tutaj, żeby bardziej pokazać. Musisz być tutaj. Tak, w tej stronie, żeby było światło widoczne. Nie? Super. Miałem okazję też być w tej akademii, więc... Pracujesz w zawodzie? Daj znać. Jak wiecie, też poszukujemy osób do pracy w Łodzi i w Tarnowie. Więc jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do mojej brygady i dzielić się swoją wiedzą i... wnieść nowe pomysły, to zapraszam. Jest dużo miejsc. Ja jestem bardzo zadowolony i powiem wam szczerze, kiedy mam w ręce inny produkt, mam wrażenie, jakbym nie suszył włosów. Także są różne opinie, ja jestem bardzo zadowolony. I ja jak śmiało, nie mam podpisanej żadnej umowy, ale jak najbardziej polecam. Jakbyś zbliżył trochę lampę, może będzie lepiej widoczne. Albo Ania, mogę cię prosić? Może przybliżymy trochę lampę, będzie bardziej widoczne jeszcze cięcie. O.
Chyba lepiej, co? Jeszcze raz? Karolina Frontstein. Jeszcze chyba zgłosić, jeżeli chodzi o współpracę w Łodzi. Nie ja, ale bardzo mam pytanie. Karolcia, wiesz, gdzie napisać? Przecież jesteśmy wśród znajomych, więc jak najbardziej przecież wiesz, gdzie napisać. Śmiało zapraszam. Dużo szkoleń przed takimi osobami. Jest to w ramach pracy, więc jeśli ktoś chce naprawdę się rozwijać, to ja zapraszam, bo fajnie budować się z ludźmi, którzy wiedzą, że edukacja jest jednym z najważniejszych elementów współpracy i które się nie boją, nie jeżdżą na szkolenia tylko, żeby się napić, tylko żeby dobrze popracować, żeby nauczyć się czegoś. Więc... Może troszkę w dół. Jakie kryteria? Wiecie co, no, osoby, które przychodzą jakby na rekrutację w ogóle, to wymagam jakby trzech rzeczy. Ja to też pokazałem podczas wywiadu ostatniego z Natyszyn, że bardzo ważna jest dla mnie czystość pracy, tak? Bo technik można się nauczyć, tak? Jeśli ktoś jest osobą, która jest ambitna i mimo tego, że może mieć słaby warsztat, ale jest ambitny i będzie inwestował i będzie słuchał rzeczy, które mu się przekazuje i szybko łapał, to nie ma tak naprawdę żadnych kryteriów. No ważne jest to, żeby być ambitnym i żeby chcieć, bo to jest najważniejsze. Ja nie zawsze byłem dobrym fryzjerem, ścinałem za 3 złote w piwnicy, więc wiecie, no ja nikogo nie skreślam, czy ktoś jest gruby, chudy, nie ma zębów, wiecie, no. Jeśli masz tylko ochotę i czujesz, że chciałbyś wnieść coś do mojej brygady, jak najbardziej zapraszam do współpracy. Ok, teraz co będę robił? Będę nakładał nakładkę na szczotkę, zwiększam temperaturę na najmocniejszy i będę wygładzał te włosy, żeby uzyskać efekt prostych włosów. Dajcie znać, czy dzisiaj pracowaliście, czy mieliście przedłużone święta i czy dołączyły jakieś nowe osoby, to napiszcie z jakich miast. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy udostępnili tego live'a i podzielili się tą wiedzą. To jest też takie podziękowanie dla nas, że wiemy, że warto to robić. Jeszcze raz? Pani Beata bardzo pracowała. Co zrobiła? Pracowała, okej. Okay. Słyszysz troszkę głośniej, bo ta suszarka jednak trochę zagłusza. Pani Magda wolno. To ci dobrze. No ja wiem, jak to pracowaliście, to przed świętami w tym okresie wiem, co się dzieje w salonach, więc jak najbardziej was rozumiem.
A ktoś dołączył do nas z nowych osób? Pan operator w programie transferu nie pracowicie, ale jeszcze w tym roku planuję napisać swoje akademie. Zapraszam serdecznie. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ostrzeżenie, teraz będziemy tak naprawdę... Czekajcie, bo mam tor przeszkód. Krzysiek mnie tu związał. Będę czyścił to wszystko teraz na włosach wygładzonych. Zacznę tak naprawdę od cięcia w tyle. I tutaj powiem wam szczerze, będę pracował już nie nożyczkami małymi, tylko już nożyczkami o większym rozmiarze, dłuższym, po to, żeby ten kształt, który teraz będę tworzył, żeby był bardziej wyczyszczony. Ja zazwyczaj pracuję przy cieniowaniu na nożyczkach, nożyczkami większymi. Dzięki temu mam mniej jakby pracy. Pani Monika Tokarska, przegapiłam, czy przed usłyszeniem nakładałeś jakiś produkt ochronny na włosy? Wiesz co, nakładałem piankę przed usłyszeniem, ale wcześniej użyłem produktu Hydra Oil serii Bioactive. To samo było później pianka. Ten produkt mi bardzo zmiękczył ten włos, a ten mi usztywnił, że jest teraz taki bardziej stabilny. Tak, będę teraz to wszystko czyścił na nożyczkach i grzebieniem. Bardzo ważne, kiedy robicie te rzeczy, żeby pracować na głowie tak, żeby wam ułatwić pracę. Ja będę pracował na takim pochyleniu, ale z wyprostowaną głową. I będę pracował tylko i wyłącznie... Dajcie znać, czy tu dobrze widać, bo ja nie widzę tak do końca, co tam się dzieje. Okej. Okay. I do momentu, kiedy nie widzę kształtu, który chcę uzyskać tej formy, czyszczę te włosy na grzebieniu do momentu. To tak samo patrzę pod światłem, gdzie jeszcze muszę wyczyścić kontury i elementy, żeby stworzyć fajny kształt. I znów prosta głowa, idealnie i czyścimy. Okej. Okay. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Znowu odczesuję włosy, żeby mi nie przeszkadzały. Tu mam połączenie, zobaczcie, grzywki i elementu. I kształt. Idealnie prosto i czyścimy. Zobaczcie teraz, co zrobiłem też z grzebieniem. Kiedy wprowadzałem grzebień, żeby wyczyścić elementy nad uszami, wprowadzałem grzebień w taki sposób, zaś już tutaj o tej części, żeby nie wyciąć tych elementów, pracowałem już z przeniesieniem grzebienia z diagonalu do horyzontalnego cięcia. Dzisiaj teraz mam tylko do wyczyszczenia te elementy, które są tutaj. Jeszcze raz. A nie skrócę wtedy nic najdłuższych elementów, które tworzyłem wcześniej. Widać to? Czy są jakieś komentarze, Ania? Czy widać dobrze? Wiecie co, no ja pracuję tutaj szóstkami, ale tu jeśli tu będą nożyczki, które są krótsze, to tylko od was zależy. Ja pracuję nożyczkami do męskiego cięcia, jeśli cienuję na grzebieniu, bo po co mam tracić dużo energii na czyszczenie tego, żeby to ładnie wyglądało, jak ja mogę to uzyskać w krótszym czasie i mniej się zmęczyć. Ten jest chyba 6,5 albo 6, więc... Ale naprawdę tutaj, gdybym pracował nawet takimi małymi nożyczkami, to też jestem w stanie to wykonać, tylko oczywiście, popatrzcie, tutaj jest mniejsze ostrze, więc długość ostrza, więc więcej po prostu muszę popracować, żeby ten efekt uzyskać, więc jeśli mam czas na to, żeby się bawić, jak najbardziej mogę taki kształt. Okej, okay. Co teraz będę robił? Ze względu na to, że tutaj na tej części zrobiła mi się, zobaczcie, nie widać, Krzysiek, musisz podejść z tej strony. I do lusterka.
zrobiła mi się taka objętość. Będę teraz robił takie nacięcia, ja je nazywam szerzeniami kanałowymi, czyli będę wcinał się we włosy po to, żeby delikatnie je tutaj zmiękczyć. Dzięki temu powstaną mi takie cienie we włosach i te włosy będą delikatnie lżejsze. Robię to tylko i wyłącznie od nasady cięcia. Dzięki temu nie skrócę jakby tej części tutaj, tylko zmniejszę objętość pod spodem. I te włosy przez długi czas będą mi się bardzo dobrze zachowywały. Widzicie? Popatrzcie, spadają takie pojedyncze włosy. Bardzo ważne, że nożyczki daję nie pod takim kątem, tylko idealnie prostopadle do linii cięcia. Patrzcie, spadają włosy. Są takie pojedyncze elementy. To jest pod spodem nasz element. I tutaj padających tych włosów. Oczywiście, jeśli będziecie czuć, że jeszcze jest za dużo, możecie popracować sobie taką techniką, również zmiękczając te włosy. Pani Ewa Podgórska, nabrałam ogromną ochotę na szkolenie w Twojej akademii. Mam trochę daleko, ale mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać. Super, dziękuję Ci bardzo. Teraz co będę robił? Żeby te włosy też były trochę takie zmiękczone, będę tak punktowo je nacinał. Nie chcę całkowicie tego elementu wyczyścić, tylko takie punktowe nacięcia tych włosów, żeby one miały trochę taką miękką formę. Widać to? Zobaczcie. Ok. Jeśli chodzi o element tutaj na karku, możemy zrobić dwa elementy. Wyciąć to całkowicie króciutko. Albo wyrysować kontur. Ja bardzo lubię kontury. Wyznaczam sobie zazwyczaj gdzieś na jakiś punkt na uchu i dosyć mocno je zawsze przekierunkowuję. Czy do końca domykać nożyczki przy tych prostopadłych kanałach? Jeśli chodzi o nacięcia, to są takie, nie wiem czy to widać, takie tylko mikro nacięcia nożyczek. I to nie jest głęboko tutaj, tylko na samym początku nożyczek. Dzięki temu nie robię jakby takich, ja to nazywam dziur. Ja muszę zmienić nożyczki, bo te już nie są takie ostre. Teraz mam moje nożyczki. No i sobie to wszystko oczywiście mogę wyczyścić. Pracuję tylko i wyłącznie samym kciukiem. Bo nieraz jest tak, że tak naprawdę nie mamy maszynki. A właśnie taką techniką, jak pokazałem wam przed chwileczką, można fajnie wyczyścić to. Tylko oczywiście wymaga to trochę zabawy. Ja oczywiście jestem przygotowany, mam maszynkę, więc z niej skorzystam, ale gdybyście mieli problem. Bardzo ważne, żeby poruszać się kołem i żeby pracował tylko i wyłącznie sam kciuk. Dzięki temu to płynnie, fajnie wchodzi. Dlaczego też pracuję na pochylonej głowie na jednej części? Po to, że kiedy moja modelka, klientka lub osoba, którą pracuję z jej włosami, będzie miała taki piękny, wyrysowany kształt. Teraz to zresztą zobaczycie, kiedy tą część skończę robić. Dobrze, proszę, zobaczcie. Proszę podejść bliżej może z kamerką, niżej, niżej. Zobaczcie, jaki piękny kształt nam powstał. Widać to? Jeszcze widać piękny kolor się tam przebija, więc który był. Czy jeszcze raz wam powtórzę. Kładzie się nożyczki, sam kciuk i samym takim ruchem
wycięcia. Jeśli ktoś przyjedzie do nas na strzyżenia męskie, nie używamy w ogóle maszynek, pracujemy tylko i wyłącznie nożyczkami. Czyli takie wszystkie cięcia od skóry są cięte na nożyczkach. Parę osób już miało okazję przekonać się, no nie jest to łatwe, ale nie zawsze musi być w maszynkach. To trzeba się też nauczyć jakby pracy na nożyczkach i samym grzebieniu. Myślę, że wtedy jest to naprawdę fryzjerstwo takie na bardzo wysokim poziomie. Okej, okay. Ze względu na to, że chcę te boki, żeby one były takie trochę softowe, będę teraz robił takie nacięcie, zobaczcie, na włosach, które są tutaj w tych elementach dłuższych. Czyli tak trochę można powiedzieć, że robię im takie dziury. Ale świadomy jestem tego. Okay. Przejdziemy teraz do drugiej strony. Również wyrysujemy ten kontur. Krzysiek rozwala nam tutaj studio. Tylko był. Niżej musisz troszkę, żeby widzieli. Nie, to akurat chodzi o Krzyśka. I znów, punkt, który miałem wcześniej, będzie też wyznacznikiem jakby wyrysowania kontura. To oczywiście można sobie zrobić asymetrycznie. To już od was tak jakby indywidualnie zależy, w jaki sposób to wykonacie. Bardzo ważne, kiedy przecinacie włosy przy uszach, żebyście nie odczesywali włosów tak do przodu, tylko żebyście popracowali z naturalnym ich opadaniem. To jest też bardzo ważne, żeby nie przekierunkowywać tych włosów, bo jeśli popchacie te włosy do przodu, one wrócą i nie będzie to się dobrze układało. Czy tam jest cisza, czy są jakieś pytania? Może dajcie znać, bo tak... Powiem wam szczerze, że ciężko mi tak mówić przez 2 godziny. Czasem tu jeszcze ta grupa się odezwie. Krzysiek chodzi po mnie. Jak nie, to po lampach, no to chociaż tyle mam wesoło. Ja was nie słyszę, nie widzę, więc dla mnie to jest też takie... Okej. Jeśli będziecie mieć osobę, która jest starsza, bo też może się zdarzyć, że będziecie robić tą technikę, naprężcie włosy przez taki sposób, że pochylicie głowę do jednej części. Widzicie? Czyli tak, jeśli miałbym prostą głowę, a tak, kiedy mam pochyloną, będzie mocniej naprężona tutaj ta część. I weźcie jeszcze dodatkowo, przytrzymajcie sobie palcami do góry po to, żeby to jeszcze wyciąć. Tutaj akurat nie mam starszej pani. To już jest blisko tego, ale to jeszcze nie, jeszcze 2 lata. Dobra. Dołączmy do nas jakieś nowe osoby. Że co? Super. Będą live, więcej tych live'ów pod warunkiem, że też wiecie, no ja też, mi zależy też, żebyście w jakiś sposób nas pokazali, więc takim podziękowaniem jest udostępnienie, podzieleniem się tą wiedzą, więc jak najbardziej wam dziękuję za osób, które tam zrobiły. Dla osób, które też komentują, tak jak mówię, regularnie robimy dla liderów, dla takich osób jakieś tam podziękowania. Proszę? Zdrowie przyjmuję. Patrzcie, teraz to, co jeszcze robię, punktowo sobie nacinam te włosy w niektórych miejscach. Jak widzicie, te elementy dłuższych włosów będą mi opadały, zaś te krótsze tutaj ich nie ma z drugiej strony, bo też takie było wykonane cięcie. Oczywiście wiadomo, że kiedy pójdzie Jola do pani, która dawno się nie szkoliła, to powie, że pani, co pani ma tu wycięte, tu pani zostawił. Jestem świadomy tego, więc... Ale to też, jak robicie, pracujecie z dyskonekcjami na włosach, również tak mogą komentować fryzjerzy, którzy nie szkolą się i nie wiedzą, na czym polega jakby też nowoczesne fryzjerstwo, więc ja to rozumiem. Ja nigdy do końca nie staram się nie krytykować, bo nie wiem, jaki był przekaz, nie wiem też, jakie klientki tak naprawdę miały włosy wcześniej. Dajcie znać, czy wam się podoba w ogóle fryzura. Takie formy trochę do końca grzeczne. Piękne, ale jak macie włosów, a ja jak ktoś ma mało... Wiecie co, ja też będę chciał też pracować i pokazać wam z włosami cieniutkimi, bo to też jest problem. Przecież te nasze wszystkie modelki, które przychodzą klientki, to nie zawsze mają gęste włosy. Gęste włosy są też wyzwaniem, jak i cienkie włosy. Nawet myślę, że czasem cienkie są, w zależności jak cienkie, tak? Jeśli komuś prześwituje skóra, no to wiecie, tu też jest już taki trochę inny problem. To też w pewnym momencie
albo zaniedbanie, albo problemy hormonalne, bo też nie chcę tutaj nikogo oceniać, że to jest wina jego. Mogą być tam różne przyczyny, mógł być stres, mógł być problemy hormonalne. No różnie bywa w życiu. Ważne, żeby jakby też wynieść konsekwencje i coś zmienić w tej kwestii. Okej, okay. Całe to cięcie, które tu robiłem na tej części połowy, czyli to, co ciąłem kompaktowo, będę teraz sobie zmiękczał. Napracował samym kciukiem. Po to, żeby ta forma ładnie nam się łączyła. Super fryzura, świetne techniki szczerzenia, super. Zajebiste robię takie, mega. Ja będę też pokazywał techniki komercyjne, bo wiecie, no w salonie nie każdy jest, tak jak tutaj Jola, odważna na takie cięcia, więc też takie będą komercyjne. Dzisiaj akurat mam modelkę Jolę. Czekała na to strzyżenie ile? Ja? Mhm. Ostatnio, kiedy siedziałam. A, wtedy to robiliśmy ten projekt. No, czyli dawno temu. Ostatnio wycinałem tak, że miała tutaj w ogóle trójkąt włosów króciutki na taką długość, więc dzisiaj już tam coś ciąłem, ale też jeszcze ta długość włosów nie była na tyle jeszcze wyrównana, więc... Bardzo dużo wiedzy przekazałem jakiś polskim fryzjerom. Chyba nigdzie by tego nie usłyszeli. Zapraszam na szkolenia, bo chciałem wam powiedzieć, że tutaj nie mam aż tyle możliwości czasowej na to, żeby wam wszystko powiedzieć. Na szkoleniach wygląda to jeszcze bardziej. Ania, ty jesteś takim przykładem, który może to potwierdzić, bo jest u nas na każdym szkoleniu. Ja jeszcze ostatnio Ani powiedziałem, Ania, jedź na inne szkolenia, zobacz, jak inne akademie szkolą. Że co? Nie, no mówiłem, że... Nie zgodziłem się? Jak się nie zgodziłem? Przecież nie mam wpływu na to, gdzie ty wydajesz pieniądze. A nie, tak, nie zgodziłem się, bo Ania chciała, żebym jej sponsorował, żeby jeździła gdzie indziej. No jest dobra. Więc nie zgodziłem się na sponsorowanie, ale powiedziałem, żeby jechała na własny koszt. Właśnie dziękuję, zgłupiałem teraz Ania, wiesz, przez chwilę. Okej. Okay. Czekajcie, bo już wziąłem pasmo z wcześniej szczerzonego. Oczywiście tutaj fryzura jest formą awangardowej formy. To nie jest fryzura grzeczna i... ale zaraz, kiedy przyjdzie tutaj stylizacja i będę pracował tutaj z produktem, te włosy fajnie się będą na siebie nakładały, więc... Super, pokażę wam jeszcze taką jedną rzecz. To jest też fajna rzecz, kiedy, bo często jak pracujecie i sprawdzacie sobie cięcia, nie robicie w taki sposób, a w taki sposób można fajnie sobie jeszcze wyczyścić całe to cięcie. Popatrzcie, wyczesuję włosy w taki sposób, przykładam palec i podnoszę włosy do góry, żeby jeszcze je delikatnie zmiękczyć. Ok, i teraz nie puszczam tego, co ciąłem, tylko przesuwam o centymetr dalej mój grzebień, zobaczcie, w taki sposób, przykładam palec i wyczesuję włosy do góry i znów zmiękczam. Nie robię dziur, tylko nacinam delikatnie punktowo. I znów, popatrzcie, wyczesuję pasmo o centymetr wyżej, przytrzymuję grzebień, popatrzcie, daję palec i podnoszę do góry. I kolejny. Centymetr dalej, zobaczcie. Zobaczcie też na mój ruch ręki. Pracuję sam kciuk. Dzięki temu mam kontrolę w strzyżeniu. I kolejny ruch, zobaczcie. Centymetr dalej. Wyczesuję jeszcze włosy i odcinam. Proszę. Opowiedz też o konektach. Chciałbym sprecyzować, bo nie rozumiem słowa connect. Dyskonekcja, może? O co chodzi? Daj znać, czy ci chodziło o dyskonekcję. Okej,
Okej. Tak jak widzicie, są dwie formy dyskonekcji, widzialne i niewidzialne. Przykładem jest to, co jest na prezentacji. Wzięcie na przykład, zrobienie klasycznego boba i usunięcie objętości z tyłu oraz formy widzialne, gdzie jest duże różnice w dyskonekcjach. Popatrzcie, te włosy tutaj z tej części w ogóle nie opadają mi na tą część. Daj niżej, bo nie widać, Krzysiu. Na tej części te włosy są połączone ze sobą, zaś popatrzcie na drugą część, te włosy opadają i tworzą taką delikatną dyskonekcję na włosach. To są właśnie formy widzialne i niewidzialne. Tak samo zobaczcie na element grzywki. Te włosy tutaj można odczesać na tą stronę i one będą się fajnie nakładały. Tak samo na grzywce. Zobaczcie, ta część jest tutaj bardzo krótka. Krzysiu, musisz tak w taki sposób. Jest bardzo krótka, zobaczcie. Ja oczywiście jeszcze będę pracował z lustrem, będę te włosy punktowo nacinał, stojąc za moją modelką. I włosy, które opadają na to w taki sposób, że będzie to softowo sobie tak bardzo delikatnie przechodziło na formę, w zależności od stylizacji. Ok, ja teraz będę pracował z lustrem, ale jeszcze zanim to wykonam, przejdę do części z tej strony czyszczenia. Krzysiu, byłeś tak jeszcze bądź. Czyli to samo, popatrzcie, wyczesuję włosy w przeciwną stronę, przytrzymuję palcem, podnoszę włosy i sobie delikatnie jeszcze zmiękczę. Ile czasu powinna zająć kobieca fryzura? Ale strzyżenie czy stylizacja? Wiecie co, no ja w salonie, żeby was nie skłamać, pracuję tylko i wyłącznie na włosach mokrych, to później asystenci u mnie kończą, na zasadzie wykańczają fryzurę poprzez suszenie. Jeśli jest wygładzenie, to wygładzenie włosa. Nigdy nie ścinamy włosów na włosach, które są odbite od nasady, wymodelowane, bo wtedy nie widać jakby tego kształtu. Jest to dodatkowa usługa w salonie, którą klientka musi za nią zapłacić. Często jest tak, że wy robicie strzyżenie, modelowanie w tej samej cenie. Ja powtarzam na szkoleniach, żeby tak nie robić, bo jak dzisiaj do dentysty, to przecież pani dentystka, przepraszam, jeśli nas oglądają dentyści, nie robi wam wybielania w cenie robienia plomby. Więc ja się powtarzam na szkoleniach z tym samym, ale niestety tak jest. Okej, okay. Tu też mam wyczyszczone, jeszcze nam został element samego środka. Odczesuję włosy, które są na dyskonekcjach. Dajcie znać, czy widać cięcie, jakie wykonałem. Dajcie serducho, jeśli wam się podoba. Pani Magrena mówi, że włosy w ruchu, tak ja to nazywam. Okej. Okay. I kolejne. Przykładam sobie palec, żeby nie zebrać włosów, jeśli mi przeszkadzają. Popatrzcie, tutaj taki powstał na środku dłuższy element. Czy to widać, Krzysiu? Pokaż, jak wyczeszę włosy. Zobaczcie, nie, musisz tak chyba bardziej z góry. O tak, tak, zobaczcie. Jest taki półokrąg. Widzicie? Najdłuższy punkt jest tutaj na środku. Widać to? Dajcie znać. No w tym pasie, który teraz trzymasz, tak? Tak, no bo to jest ten punkt, gdzie żeśmy wszystkie te włosy jakby wydłużali. Ja jeszcze tylko zmiękczam, żeby to było takie bardziej, bo to naprawdę tych włosów tu jest ogrom. Popatrzcie, to teraz może jeszcze zobaczysz, Krzysiu, ja to jeszcze wyczeszę. Zobaczcie kształt, musisz popatrzeć, cofnij i teraz daj niżej. O, zobaczcie, jest taki łuk, tak? No bo tam żeśmy na tej części, właśnie teraz, gdzie tutaj nacinam, wydłużali, żeby był pełniejsza potlica. I kolejny element. Kiedy kolejna? Kolejna co? Life'a, kiedy będziemy robić? Powiem wam szczerze, byłem ostatnio w UK i też zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić tego live'a w UK, ale uwierzcie mi, nie było nawet czasu na to, żeby zrobić takiego live'a. Okej, okay, popatrzcie, teraz będę pracował, Krzysiu, patrz na lusterko. Będę pracował z pracą z lusterkiem. Czyli punktowo sobie nacinam te włosy, żeby tworzyć kształt, który jest pod spodem. Jeszcze widzę, że tutaj na tej części jest za dużo przeze mnie zostawionych włosów, więc jak najbardziej mogę sobie tu jeszcze ponacinać kanałowo. Nie bójcie się wycinać włosów. Jeśli jest to przemyślane i widzicie kształt, bardzo ważne, żeby sobie przyczesać te włosy, zobaczyć, jak one się zachowują. Wcale nie jest powiedziane, że filacje są złe. Są dla ludzi oczywiście. Ważne jest tutaj jakby umiar w tym wszystkim. Były jakieś serduszka, czy nic nie było? Całe blisko. Tak.
Dziękuję za te serduszka, dziękuję za... Ja powoli będę kończył, bo wiecie, to już jest tak naprawdę zabawa. Zrobimy jeszcze taką szybką jakąś stylizację. Jeszcze tutaj te włosy mogę pozabierać trochę wyżej, ponacinać. Bo jest ich jeszcze za dużo. Jeśli przyjedziesz do nas i będziesz na paru etapach, bo na pewno z live'a to tylko jakieś podpowiedzi w ogóle mam dać, które musicie jakby wprowadzić w codzienną pracę, bo dopóki czegoś nie wykonacie, to spaczenia samego aż tyle nie wyniesiecie. Oczywiście uczymy się przez spaczenie, ale bardzo ważne jest, żeby to spróbować sobie na żywej modelce, więc zobaczcie też na nasze wcześniejsze live'y, bo tego ja byłem pierwszą osobą, która w ogóle w Polsce robiła pierwsze live'y, więc śmiało mogę to powiedzieć. Później przerwałem, bo mieliśmy trochę rzeczy związanych z firmą, z akademią, więc pokaż buzię, czy modelki. Dobra, oczyszczę, użyję jeszcze produktu oczywiście marki Farmagan. Dajcie znać, jak wam się podoba ta fryzura. Niby klasycznie, a jest z pazurem. Będę tutaj używał sprayu arganowego. Oczywiście serii Bioactive firmy Farmagan. Ta fryzura nadaje się na średnią gęstość włosów. Wiecie co, dyskonekcje ogólnie na włosach powodują to, że te włosy pracuje. Więc na każdy rodzaj włosa, jeśli tylko są możliwości, tak? No bo nie każdej klientce możemy pozwolić sobie na takie cięcie, więc tutaj to jest jakby taka indywidualna wasze podejście do... Ja wam tylko chciałem pokazać, że można kombinować na włosach. Starajcie się tym waszym klientkom też za każdym razem proponować nowe rozwiązania po to, żeby nie szukały innych fryzjerów, tylko żeby jej fryzjer za każdym razem miał pomysł na jej włosy. I to jest, myślę, priorytetem, tak? Żebyście... Niesamowita praca, widzimy wszystkie, tak naprawdę sposób. Super, dziękuję bardzo. Ja powoli będę z wami się rozłączał. Oczywiście tutaj jeszcze użyję tylko suszarki do rozmuchania tego efektu. Jola nie płacze. Nie. Mimo tego, że ma bardzo wyciętą, krótką grzywkę, podcięte włosy dosyć zdecydowanie mocno. Zobaczcie też ten kształt, który tutaj powstał z tyłu. Elementy, które są krótsze, sterczą i elementy dłuższe, które opadają na to i dają nam taką formę przeniesienia, tak jak jest na elemencie grzywki, więc tutaj wariantów tej stylizacji jest tak naprawdę bardzo dużo. Oczywiście taką fryzurę trzeba co jakiś czas powtórzyć, żeby ona miała piękny kształt, ale wiem, że na pewno te włosy będą bardzo dobrze wyglądały. Pokaż jeszcze nam profil. Tak wygląda twarz z przodu. Zobaczcie, element grzywki, który był cięty w tą stronę oraz długi w przeciwną stronę, elementy boków, które były w 180 stopniach połączone z elementem, który jest pod spodem z grzywką. Oczywiście można tutaj stylizację robić dowolną, to już kwestia jakby waszego indywidualnego podejścia. Nie bójcie się eksperymentować, bądźcie odważni, wtedy też wasze klientki zobaczą, że nie muszą zmieniać fryzjera, wystarczy tylko, że zmienią fryzurę. Ja wam dziękuję za dzisiejszy dzień, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie komentarz, proszę was, udostępnijcie. Trzymajcie się cieplutko, ja wam dziękuję za półtorej godziny, czy dwie, nie wiem nawet ile zleciało. Dwie godziny. Zobaczcie, jeszcze tylko przejadę, żebyście zobaczyli, jak te włosy się układają po samym ostrzyżeniu. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam ciepło. Pa, pa. Hej.